Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored, w którym idziemy sobie, myślę, no, może nie do końca misję fabularną, ale jakąś jej większą część. Tak, wejście do bazy, kolejni wielorybnicy, czyli... Może nie sługusy, tylko powiedzmy pracownicy Dauda. Serio, bełty do kuszy mu zabrałem, naprawdę? Dobra, czas zakrzywiony. Cyk. Robotny seremedium, tak na wszelki. Milcz! Okej. Okay. Wolałem mieć kuszę, nie? Pod orędziu. No fakt, pistoletem zabiłbym ich szybciej, ale... Zrobiłbym też o wiele więcej hałasu. Zobaczmy więc, co się tu kryje dalej. A tu jest brak przejścia. Ja muszę iść. Tak. Jest runa. Jest amulet. Amulet tam. Więcej psów. Aha, no tak, Boże, przecież tu nie ma tego. W sumie to zaskoczyło. Czego to znaczy, że raz strzał w głowę jest śmiertelny, a raz kurde nie? Dobra, tutaj za tym wagonem się znajduje, spoko. Ała! Stoler, pociski. Zdrowy apetyt 1. Jedzenie leczy cię nieco lepiej. Ach, też jakieś mega niepotrzebne. Ale fajny amulecik. Jest konkretniej. O, albo nie pod wodą, tylko gdzieś tam wewnątrz. Dobra, dobra, dobra. Jak tam wejść? Ten tam dalej patroluje. Kurde. Dobra, czekaj. No, biegną, biegną. Zakrzywiamy. Teraz ja pobiegnę. Ale w drugą stronę. O, ej, no bez żartów! Przed chwilą autosave był, pewnie przy tym, dokładnie, przy tym moim kochanym, kościanym amuleciku. Jest gdzieś ten łańcuch. O, jest obraz, mi się podoba. Radzę to cenne rzeczy. Ludzie, no bez żartu. Dobra, czyli tam muszę po prostu od środka jakoś wejść. Dobra. Serio, kolejne bełty do kuszy? No ludzie! Aj! Serio, chłopie? A ty tu skąd? Kolejne bełty...
Kolejne bełty. Dobra, trudno, jak mówiłem. Zresztą nie wiem, czy będziemy kiedyś w stanie na głos. Super, i ten jeden sekund zostawiłem, to też zginął, no come on. Ej, no ludzie. Dobra, nie. Trudno. Nie, chciałem to wziąć na klatę, ale nie no, nie mogę aż tylu typów tu zabić, no. Super, i tak mnie ktoś zauważył. Czujkę zgarnijmy najpierw. Bełty. Zyskajmy. Zyskujemy jeden eliksir. Spróbuj. Z tego ziomaczka zgarniamy. Oj, tak. Co? Dołącz do kumpla. Listy. Rozumiecie, to trochę nie świadczy o ich usługach jako zabójcach, skoro Korvo, który zabójcą nie jest, a jest tylko dobrze wyszkolonym żołnierzem, potrafi ich tak podejść. A jakby co, ja tutaj mówię tak ogólnie, bo wiadomo, ja używam mocy, więc jest mi troszeczkę po prostu łatwiej tak ich szybko zaskakiwać, no ale pamiętajcie, że są osoby, które tą grę przechodzą bez mocy, bo jednak się pomyliłem. Nie w tej grze jest opcja odrzucenia naznaczenia, tylko dopiero w drugiej części możemy to zrobić i przejść grę bez mocy. Ale dla durnego przykładu, tutaj gdzie mocy nie można odrzucić naznaczenia, można i tak mocy po prostu nie używać i tak przechodzić grę. I są ludzie, którzy tak ją przechodzą. Używają tylko na przykład kuszy albo czegoś innego, nie? Więc to jest też w pewnym momencie pokazanie tego, jaki Korvo jest tak naprawdę uzdolniony, nie? Jeśli to jest nawet dobre określenie. I kolejne potki. Nie tylko. Proszę bardzo. Tutaj coś jeszcze było. Cztery Brytany, które wyratowaliśmy od rewidentów, robią wielkie postępy. Jestem przekonany, że dzięki naszej opiece i odpowiedniemu karmieniu zapomną o tresurze, jaką trzeba z rąk gorlicy i zaczną słuchać się naszych poleceń. No i pięknie. To już macie dwa Brytany jakby, co? Bo dwa zdjąłem. Wiecie, jakby... Ja nie wiem, czy jest opcja, aby te psy zdjąć w sposób inny niż uśpienie ich strzałką. W sensie, żeby ich nie zabijać, nie? I am gate-bound, not river-bound. Undoubt holds the key to the tunnel, and is asked not to be disturbed. Is that it? Correct. This prisoner... The bodyguard who was with the Empress seems to trouble him gravely. Yes. I feel that we've reached a turning point tonight. Yes. Good luck on your assignment.
when you're permitted to leave. Dobra, to też znam z jednej próby. Też jest taka. Arena, powiedzmy. Oho! Tu jest chyba sam Daud. Kurwa, i klucz Dauda to jest potrzebny. Fuck. Musimy go zostawić. Tutaj po prostu za widokiem. Nie ma cwaniaczku! Morda w kubeł. Dobra. Zobaczmy tutaj. O, ładnie, strzałki usypiające. Już mam full. Czyli to była notka? Jap, instrukcje Dauda. Toksyny usypiające można używać tylko na cechach uprowadzeń oraz tych, których musimy dorwać żywce. Nie marnujcie jej, próbując uniknąć strat w osobach postronnych. Proszę, proszę. What? Jakim cudem jeden belt zabił dwa szczury? To jest też to, kurde, nie? Że ja mogę te bełty odzyskiwać i potem, kurde, chcę tak, wiecie, optymalizować zbieranie, żeby też od przeciwników zabierać, tylko no na szczurach się te bełty, no, nie marnują, nie? Tylko to, chyba tylko jak w ludzi je wystrzelę, to jestem w stanie bełt stracić. No, przez szczury to one po prostu przychodzą na wylot. Też klucz Dauda, ale patrzcie, tutaj jest... A nie, to nie jest runa! Ale wygląda podobnie. Dobra, ale runa jest niżej. To też klucz Dauda? Tak. Okej, cokolwiek tu jest, warto, myślę, to zabrać. No ale... Jest zajęty, no to się zajmę tym gościem. Sobie. No miałeś unikać światła, kolego, no coś ci to chyba nie wychodzi. Przecież wiadomo, zakładam, że po prostu zakładam, że się po prostu zdziwił, że jego ziomek nagle zniknął. No, ale to nie mój problem. O, więcej monet, więcej potek. Bardzo mi się to podobuje. Jest dalsze przejście. Znaczy też wiadomo, w sumie jeśli nie chcę tego robić po cichu, mogę po prostu użyć granatu i zniszczyć tamto przejście i po prostu stąd już iść. Nie wiem, ja lubię się skradać, więc z takiego takie podejście będę też teraz kontynuował. To mi, delikatnie mówiąc, nie wyszło. Więc... ponawiamy próbę. Tylko tym razem... czekam, aż gościu przejdzie dalej. Kolejne potki, jak to wygląda. Sokołowa jeszcze mogę tę jedną podnieść. A fierą mogę jeszcze dodatkową. Zdążyłem, ale w ostatniej chwili. Dobra, i tutaj mogę zostawić też. Proszę bardzo. Ej, ty chociaż? Czekaj, to muszę jedną rzecz przetestować. Zakrzyw czas. Raz, dwa, trzy, cztery.
i stań na drodze pocisków. Ile to bije? Mocno. No dobra. Przynajmniej kolejne potki zestegowałem. Widzieliście to? Kradnie klucz Dauda, opcjonalnie zemsta. Wywrzyj zemstę, krew za krew, albo ukradnij sakiewkę z jego paska, a następnie zostaw go nietkniętego. Oj tak, no myślę, że to Daudowi może naprawdę zaimponować. Biorąc pod uwagę fakt, że ciężko się do niego zakraść. A Korvo? Hiram Burrows, you small, worried man. You never know how many times I've thought about trying to get close to you again, just to put a piece of sharp metal in your eye. But now there's no need. You've been taken down by the same apparatus that gave you life to begin with. Laws, courtroom, like, swell the public outrage. Good riddance to you, sir. So many schemes you had, and so many contracts. How many people did I kill for you? None like the last. None like her. I'd give back all the coin if I could. No one should have to kill an empress. Bełtu do odzyskania, jakby co. To jest to. Doubt tu jest, kurde, z kimś, więc to jest ten problem. Ciężko będzie po prostu go zajść. A nie chcę robić ani rabanu, ani... Znaczy dobra, jakbym jakąś flaszkę dorwał, to bym chętnie narobił trochę hałasu, żeby się pozbyć tego typa, nie? Bo jednak jest tutaj parę rzeczy fajnych. Ale on też tak tutaj ciągle tylko siedzi. Znaczy wiadomo, mogę też po prostu zatrzymać czas, ale to jest naprawdę mega krótko. Jeśli dobrze liczyłem sobie gdzieś w trakcie nagrania, to jest około 8 sekund. Więc to jest naprawdę bardzo mało czasu na reakcję z mojej strony. Wiadomo, jak ten stąd zniknie, no to on od razu zacznie coś podejrzewać, nie? Zobaczmy, jak to wygląda. Tu jest do otwarcia pewnie jego kluczem. Więc tak czy siak muszę zabrać klucz. Teraz co by tu zrobić? Narobić trochę hałasu. Zakrzyw czas. Kurde, mój błąd, że się nie przyjrzałem dokładnie temu, co się działo. Zobaczmy, co teraz naprawię. Tutaj. Duchowe Remedius, spoko, przed ze mną. Okej. Okay. Czy ja słyszę te skorupiaki znowu? Czy tam skorupniki? Ty się po prostu zmaterializował. Okej, okay. Coś fajnego jest niżej, tylko wolałbyś tym zająć. Mogę za darmo upić trochę z kranu i dzięki temu odnowić sobie manę, więc hej, czemu by tego nie zrobić? Dobra. Zamykam go. Nice.
tutaj mamy. Serio, też potrzebuję klucza Dauda? Seriously? Dobra, tutaj w środku jest ten obraz. Tak? Nie. Nie, tu jest ten obraz chyba. Gdzieś tak mi się wydaje. Gdzieś tutaj go... O, właśnie, dobra, czyli od drugiej strony sobie przeszedłem. To oczywiście kimże ja jestem, aby sobie odmówić teraz tej przyjemności, żeby ten obraz sobie stąd zgarnąć. O, i jest runa, którą właśnie chciałem zgarnąć wcześniej. I pasta żarząca. Nowy bełt jakiś, chyba zapalający do tworzenia mi się wydaje się odblokował. Dobra, na razie jest pusto. Czyli jeszcze gdzieś jak będę stąd wychodził, to będę musiał znaleźć 3 runy i aż 6 kościanych amuletów. Tak więc to jeszcze nie jest koniec misji. Bo wątpię, że serce by mi nagle przestało pokazywać, gdzie te amulety się znajdują. Ale teraz jest właśnie taka opcja, bo teraz mogę użyć granatu i narobić trochę hałasu, albo używając 2 zakrzywień czasu, spróbować zajumać wszystko, co się w biurze Dauda znajduje. Tylko pytanie, co jest według mnie bardziej opłacalne? No dobra, mogę to poprawić. Albo i nie. Dobra, łyki jeszcze jedna, bo akurat tego zgarniam dużo. To był ten kran, nie? Co znowu z niego łyknął? Co nie co? Bo niestety manę nie mam maksymalnej, a wolę mieć maksimum. Jeszcze piętro wyżej ten kran. Ładnie. Okej, okay, no i teraz właśnie. Mogę użyć granatu i ich tutaj przyciągnąć. Albo użyć tego. Zróbmy zapis, zobaczymy co będzie bardziej opłacalne. Ja oczywiście myślę, że lepiej byłoby użyć podwójnego zakrzywienia czasu, ale... Kto wie, może trochę hałasu będzie lepsze. Dobra, rzucamy. I czas i tak zakrzywię, żeby się po prostu zwinąć, nie? Żeby dostać damage, ale zobaczmy, co się stanie jak właśnie teraz narobię hałasu. Okej, są czujniejsi, ale no niestety... Dobra, zauważył mnie niestety. I teraz jest walka. Walki oczywiście chcę uniknąć. Jakby co tak, ja wiem, że mogę ich po prostu uśpić strzałką, ale... Czy w sumie tak mam 10? To w sumie też, czemu jeszcze tak właśnie nad tym zastanawiam? Dobra, to zakrzywmy czas. O proszę, Daud też jest niewrażliwy. No, no dobra, to... Oj. O kurde, dobra, czyli jednak jak chcę Dauda... A nie, czekaj, przecież powiedziałem, że jest w jakimś stopniu odporny na trucizny, czyli nie. Czyli do Dauda muszę podejść bezpośrednio. Na górę. Jeszcze to raz. Zakrzywiamy. Tego już teraz usypiamy. Podchodzimy. I podduszamy. Okej, ten o dziwo widzę też nie poszedł na raz. Czyli jednak są... Faktycznie mają współdzielone te odporności, tak jak powiedział Daud. Chodź, cofujemy się.
Okej, okay. Serio? Nie zainteresował się tym? No dobra. I to jak najbardziej na rękę. O, proszę, on miał przy sobie kościany amulet. Wrogowie mają niewielką szansę w zbudowanie z broni palnej. A to już zdobyłem chyba wcześniej. Klucz. Dobra, jeszcze raz. Nie no, mam go nie tykać, no ale... No właśnie, co dalej, kurde, co dalej? I Jezu, nie zebrałem tego obrazu finalnie! Kurde! Wiążące spotkalwanie go. Ulepszony pancerz. Serio, teraz dostaję ulepszenie pancerza. No wy chyba żarty ze mnie stroicie. Nice try, stary, zajebałem ci, chłopie. Kościany amulet z paska, to że się na nie zorientował. To samo z tym, że ci kumpla wyniosłem z pokoju, z pomieszczenia podduszonego i ty też tego nie zauważyłeś. To nie jest taki nice try. Au! Kurwa! Zapomniałem, że on jest przecież niewrażliwy na to. W sensie jest niewrażliwy na zatrzymanie czasu, ale spowolnienie go chociaż łapie. Teraz właśnie poczekać, aż się obróci. No. No Jezu, co to miało być teraz? Co tak wodziłeś za mną, kurde, jak żaba za muchą. O! A to ciekawe. Teraz ten młynek dostałem na drugim poziomie. Czyli widzę amulety nie zawsze to jest jedno a to samo. Czyli to jest duża losowość tego, co dostaję. Miarkowanie szybciej wymachujesz ostrze. Tak, tak. Obróć się, typie. Obróć się, naprawdę, obróć się, bo chcę zabrać ten plan. Ja na niego obróć się, a ten jeszcze się w moją stronę, kurde, zwrócił. No co za... niekulturalny człowiek. Serio, dlaczego dopiero teraz to dostaję? Dobra, już żeby tego nie powtarzać ponownie, robię sobie nowy zapis. Chcę jeszcze ten audiograf odtworzyć, nie jestem ciekaw jak na to zareaguje. No plus chcę sobie dodać nową tą. Rzecz. A tu ma jakieś książki warte przeczytania. Dobra. W razie czego zakrzywimy czas. Tylko weź się, chłopie. O właśnie, odwróć. Nice try. Albo i nie.
Albo i nie. Dobra, czyli on w ogóle jest na to niewrażliwy. On się tak samo jak ja poruszam. Myślałem, że chociaż go spowalniam, ale... Jak widać, nie. Jak widać, nie. Eliminacja czarnej sali. Dobra, ale... Muszę się streszczać, widzę, z tym. Jak widać, niewiele brakuje, żeby dać się zauważyć. Ale to jest ciekawe, że on cały czas tylko chodzi po tym biurze, nie? Ale tylko w granicy tego, nigdzie indziej. On w ogóle nie chodzi jakoś bardziej po tym. Tylko ciągle trzyma się albo biurka, albo tego audiografu. Cesarzowa Jezamin. So you've lost it all. Ruined at last. Dobra, nie, jak to, to jak chcę odpalić, to jednak muszę to zrobić, kurde, najlepiej na slowie. Albo muszę go po prostu ogłuszyć, nie? W sumie dobra. Mam go nie zabijać, a to czy go ogłuszę, to jest akurat osobna kwestia. Daud. Zabójca cesarzowej. Ośpij sobie. So you've lost it all. Dobra. To jest oczywiście powtórka tego, co on tam gadał wcześniej. No ale... Po prostu, żeby się dodała notka, to chcę to mieć. No i dobra. Teraz tak. Na górze coś było do zabrania, widziałem. I właśnie potrzebna tej skrzyni. Szkatułka Carmine'u za 100. List do Dauda. Daud, jestem zadowolony. Korwo mógł mi się jeszcze przydać, ale twoja improwizacja była wzorowa. To, że wina za zbrodnię spada na niego, znacznie upraszcza sprawę. Mam nadzieję, że jesteś w mnie zadowolony z zapłaty. Niebawem ponownie skontaktuję się z tą sprawą kolejnych zleceń. Hiram Barrows, czyli Lord Regent, którego żeśmy zabili. Notka. A to już to, jak on tam gadał, to już to odczytywałem, więc dobra. Jest wszystko ogarnięte. Tam na dole jest właśnie obraz, którego zapomniałem zabrać, więc nadróbmy to teraz. Czekaj, kurde. Gdzie było to przejście? A jeszcze tutaj mogę wykorzystać ten klucz. No i tutaj... Cesarski sekstant za 150 monet. Bueno. Na dole przejścia. Przejścia nie ma. Nie takie, które mnie by interesowało, bo normalnie mógłbym tutaj wejść. Jakoś tak. A nie, jednak od tej strony bym nie mógł tutaj wejść. No to nieważne. O! Come on. Na górę. Tutaj. Tak, tak, tak. Wejście do tunelu jest tam, to wiem, ale to mnie nie interesuje. Mnie interesuje coś totalnie innego. Mianowicie ponowne zejście. O, tutaj właśnie, piętro niżej. I dostanie się tutaj. Żeby iść po ten obraz. Ale jak widać, tunel też jest bardzo blisko. Tutaj znowu typ, kurde, się ocknął. Dobra, no zakładam, że oni po prostu się budzą po jakimś czasie, nie? No bo jakby... Ja nie widzę innej możliwości, no bo oni muszą się budzić. Bo nie mówicie mi, że gra ich sama się tak po prostu usuwa stąd, nie? Zobaczmy. Kwaterniowy jęk oprawcy. Tak, nie wiem, czy to jest obraz, który ja osobiście chciałbym mieć przy sobie, przy siebie, nie? O, jakaś notka tu jeszcze jest. List do dyrektora. No dobra, to coś przestarzałego. I
tak, tutaj była runa, tu jest oczywiście jeszcze dalsze przejście, ale ogólnie całość tego mam chyba dobrze splądrowaną, tak mi się wydaje. Tak więc... zobaczmy... pójść do tunelu... oszczędziłeś życie Dauda! Zaś! Zaś! Dobra, mamy tu... no, Daud oszczędzony, no ale oczywiście, no teraz jak pójdę, tego tam nie będzie, ale zaś to! Mogę go, kurde, zabić, no. Wyjście z tunelu. Mam runa, za mną kościany amulet. O, i to o wiele bliżej. Z nim się zajmiemy najpierw. Żeby oczywiście nie było za łatwo, to musiały być tu szczury, nie? Zgrabnie. Przy okazji 3 granaty zeszyte. I dobra, teraz w sumie dla testu zrobimy zapis i zobaczmy, co dostanę teraz. Denerwujący cel 1, a jak wczytam, nie zapisuj, a jak wczytam, nie, daj denerwujący cel 1. Zbudowanie z broni palnej. Dobra. Czyli dobra. Jest to losowe, ale chyba tylko do momentu znalezienia. Chociaż nie, no to nie, no co jak, przecież jak Daudowi zabrałem, no to na spokojnie mogłem zabrać to ponownie i dostałem totalnie co innego. Tutaj właśnie młynek. Gościu, trupa widzę, zabiera. Jaki to jest brak szacunku wobec zmarłych w ogóle, nie? A nie, on żyje jeszcze. There's no hospital. I told you that. You think they round people up because there's a cure? They're city guards. They're supposed to protect people. They did. They protect the healthy people from people like us, the sick ones. I'm not that bad. Some people pull through, right? Don't they? 1 in 1,000. 10,000 probably. Any chance, I'll take. No, no chyba z tym gościem nie będzie najlepiej. Rudy, kolejny trup. Płaczek tym razem. Dobra, brama Ruth Shore. Runa znajduje się tutaj. Jeszcze... ajajaja! Jezu, ja jestem skończonym idiotą, po co ja na to wskoczyłem? Dobra, ostatni zapis, to było przy amulecie, co nie? A nie, to było tutaj, okej, okay, dobra. Spoko, nie idę nadrabiania, przecież to jest pod napięciem, dlaczego ja na to wskoczyłem? Już mamy oczywiście lepiej. Płaczek. Tam ci dwaj to już wykitowali chyba. Totalnie. Do zgarnięcia, ale to później. Get back. What the hell are you? You some new kind of guard? Like a tall boy? Can't be. Doctor maybe? Just kidding. Assassin maybe. Dogs Gwenbean. Passing through, huh? Hoping to catch a ride on the plague wagon. A few come through here trying. And they fall and break their necks, but that won't stop you. You're almost there. It's pretty easy to get to the rooftops from here. You'll see the way.
Ale proszę, to się akurat bardzo opłaca. Bachy prowadzą do punktu znajdującego się nad trasą przejazdu wozu sanitarnego. List do Alfy. Droga Alfo, dla nas to nieważne, że jesteś chora, proszę wróć do domu, zajmiemy się tobą. Nie boję się, twoja siostra powiedziała mi, że zamierzasz ukrywać się w zatopionej dzielnicy i że chcesz tam umrzeć samotnie. Proszę, nie rób nam tego. Proszę, kocham cię. Co chcesz od mnie? To rob mnie? Looking for a quick roll in the mud? To rescue me? Well, I am not going anywhere. I came here all on my own, and I'm staying right here. Do you think it's better out there? I hate to break it to you, but this is it. Dobra. Going so soon? I thought you'd never leave. Dobra, mogę tam jeszcze coś pogadać, no ale już mi się, szczerze mówiąc, nie chciało jej po prostu słuchać. No, powiem, nie spodziewałem się, kurde, że to będzie jeszcze osoba w pełni władz umysłowych. Myślałem, że to będzie po prostu kolejny płaczek, nie? Ale proszę, czasami miło jest się zaskoczyć. Teraz gdzie? A to na dachu w ogóle jest ta runa. Myślałem, że jest przy jakiejś kapliczce. Ale tak sobie tutaj po prostu stoi. Czy tam leży. No i dobra, mamy trzy. No to uderzamy w ulepszenie żywotności. Ogólnie run wiem, że jest więcej w całej grze. Wróć, jest mniej w grze niż da się je ulepszyć, jeśli chodzi o moce. Więc za dużo to raczej nie uda mi się już zabrać. No ale co mogę, to myślę załaduję sobie chociażby w ten podmuch. Dobra, jeszcze mogę tutaj gdzieś niżej zejść. Tak, na przykład coś mamy jeszcze. O proszę. Teraz jedna z wielu sytuacji, gdzie remedium nie mogę podnieść, bo mam już tego full. Ale też się nie ma co martwić. Don't you have a plague wagon to catch? Impossible. I co? Zdziwiona? Tego się nie spodziewałaś, co nie? Dobra, nie wiem, jak ja na to wlazłem, nie no, ale. Okej. Gdyby nie to, to bym się na to wstrzelił. Zakładam też, że to jest chyba jedyna opcja, żeby do tej bramy się dostać. Chociaż w sumie może dałoby się po dachach. Tylko, że trochę by to zajęło. Ja, udało się. Stand this waiting anymore. The plague wagon's running every couple of minutes now. We just need to get on top of it and ride out of here. Okay, great, smart guy. And what do we do when we hit the wall of light on Red Short Gate? We'll be fried. We can worry about that when we get there. I don't hear you with any better ideas. That's because you've got factory. Those tall boys are just waiting for a chance to cut loose. We get power to their lights, and they'll go off to hunt plague. We can slip right past. You kill what, a dozen people? I didn't get into this to kill people. If only you knew how to. Straż miejska rozstawiła reflektory oświetlające budynki, które otaczają bramę Ratshort. Po ich włączeniu tolboje zaczną polować na ocalałych od zarazy i opuszczą trasę swoich patroli. Okej. Okay. Czyli znaczy, dla mnie tolboje, żeby ich wymnąć, to nie jest problem. Nie potrzebuję aż tak, żeby z tym coś robić. Hej Ferek, słowo porady w związku z twoimi małymi wyprawami na poszukiwanie skarbów w zatopionej dzielnicy. Jeśli utkniesz, jedyną drogą wyjścia pozostanie brama Ratshort, przyda ci się ten klucz elektryczny. Jeśli zdołasz przejść przez drzwi z panel z obwodem ściany świata, znajduje się tuż po drugiej stronie. A jeszcze lepiej zabierz mnie ze sobą, ja zajmę się skomplikowanymi sprawami. I don't care if I'm wearing pants or not.
as long as I get out of here. No. Teraz tu sobie znajdziemy. I proszę bardzo. Zgarnięte wszystko, co mogłem wziąć. Jeszcze się nie zorientowali, że w ogóle coś im zabrałem. No. Poprawka. Czy poprawka, słowo klucz. Jeszcze. Się prędzej czy później zorientują, że ktoś ich ojebał ze wszystkiego, co mieli przy dupie. Tu się ten ziomek z tym widzę przemieścił, ale... A nie, jeszcze żyją! Dobra. Plus dla nich w takim razie. Dość duży plus. Tutaj... O, coś tu jest. Do jedzenia i kolejne zioła lecznicze. Nie wiem, czy w ogóle opłaca mi się tak zbierać te rzeczy. Te cenne na sprzedaż, bo jak na razie, jeśli chodzi o plany, no to nie mam na co tego wydawać. W sensie, zbieram te plany, myślę, w miarę dobrze, jeśli chodzi o eksplorowanie. Au. Ale ja prawie w ogóle nie mam na co wydać pieniędzy. Jedynie to na przykład na uzupełnienie zapasów, no ale... Też nie będę w kółko ich przecież uzupełniał, nie? Bo nie zawsze jest to opłacalne. Na przykładu teraz tymi bełtami usypiającymi mogłem sobie wykupić do pełna upiero, a proszę bardzo, znalazłem więcej tych bełtów za darmo w składzie tego asasyna od Dauda, który po prostu przygotowywał się do misji. I to, co mi brakowało, to zabrałem stamtąd. I teraz brakuje, no w sumie nie brakuje, dalej mam full bełtów, no bo nie wykorzystałem finalnie na Dauda żadnego z nich. Dobra, zobaczmy. To pewnie poleci w dół. Od razu, więc muszę poczekać. Jeszcze z tym przechyleniem. Jednak nie wiem, czy chcę wiedzieć skąd, czy jak oni go upychają tam tyle tych ciał. Ale proszę bardzo. Idziemy dalej. Właśnie jest ta ściana światła. Brama jest przez ścianę światła, nawet wóz sanitarny musi przejechać przez jej pole elektryczne. Dobra, dobra. Dobra. Ponownie idealnie wyczuty moment. Wiesz, szukanie tollboyów to nie... Czy szukanie? Nie szukanie, tylko... omijanie tollboyów to nie jest jakiś mega problem, nie? Ale... No jednak jest to dość problematyczne, zwłaszcza kiedy jest od chuja światła dookoła i widzą mnie jak na dłoni. Czyli tak. To jest też pytanie, czy ja chcę od razu iść dalej z misją, czy może chcę się tu jeszcze rozejrzeć? To jest bardzo dobre pytanie. Bo osobiście bym się chętnie tu jeszcze rozejrzał. When the lights come on again, it'll be your job to spot any weepers. You think that helps? Dear old ladies in the eye before I cut them down. Why do you think no one lasts? Coś jest? Amunicji, pociski i jedzonko. Tfu! Wróć! Bez pociski w tym zdaniu. Po prostu trochę amunicji i jedzenia. Dalej nie przejdę. Jest tu monet. W ogóle ile jest takich pierdołowatych po prostu ilości monet rozstawionych na całym po prostu levelu, które jeśli chce się mieć 100%, to trzeba je zebrać wszystkie. Przerąbane. Ty gościu w masce stoi, jakby miała mu na cokolwiek pomóc. Dobra, gnata mi daj, gnata mi daj. A nie, jednak nie dasz, bo mam już full amunicji. Do pistoletu oczywiście. Dziennik pracownika ochrony, dobra. O, czekaj. Możecie czuć pokusy, by pożyczyć zbiornik tranu z pylonu w celu zasilenia reflektorów. Nie róbcie tego, te pylony muszą być aktywne, a plac na tyłach zabezpieczony. Tyle brakuje, więc... Był to mega overkill, no ale... Mi tam to nie przeszkadza. Dobra, czyli tak, mogę tutaj to właśnie zasilić, żeby oni sobie poszli. Ale mówię, oni nie są problemem.
ale wiadomo jest, że jest tutaj gdzieś pylon elektryczny. Rzeczywiście wypatrzmy go dzięki temu, no ale jednak no może lepiej nie zasilać tych. Tych i proszę, jest pylon. Even if we get out of here, I'm worried. Listen to that. Magnus is worried. Apart from dying in the muck in the flooded district, what's to worry about? I'm saying even if we get out, we're just bringing it back to our families. I don't have a family. If I did, I wouldn't care. 3 days now. 3 days and all I feel is hungry. What does that say to you? I don't know. That we don't have any food? I'm immune. I must be. 1 in 1,000 and it's me. Terrific. I'll turn cartwheels on my way to the mass grave. Don't be there. You're not leaving. Then the tall boys would probably kill me anyway. Maybe I used to work the river. Neil's Ben. Flooded district. I know you. Oh. I heard you've been all over town scaring the piss out of the higher-ups. You got quite a name. Too bad you're stuck down here with the rest of us. Listen, I've got friends coming to break me out of here in a couple of days. But we first need to take that arc pylon down. You'll find it in the courtyard just behind these buildings. You may want to take the stairs up, though. It'll give you a good vantage point. Pull the oil tank out and the pylon powers down. Don't take too long deciding. When they get the floodlights on, the tall boys are coming in to clear this place out. Okej, aby powstało bezpieczne schronienie dla ocalałych od zarazy, pylon elektryczny na podwórze za budynkami, gdzie się chowają, musi zostać wyłączony. Blake zasugerował, że wyższe piętra oferują dobry punkt do obserwacji. No, ale mogę też oczywiście wyjść i zatrzymać czas. Czekaj. Co? Daj mi to jeszcze raz. Co tam było? Tworzenie bezpiecznego schronienia. Wyłącz pylon, ochraniaj Blake'a. Tolboi stracą taką każdego ocalańca, jakiego zobaczą. Nie dopuść, by stała im się krzywda. O kuźwa. Okej, no to Tolboju wypadałoby jednak chyba teraz zastrzelić w tym przypadku. Szczerze, jeśli oni chcą gdzieś stąd uciec, no to nie ma bata, żebym tak po prostu wyłączył tylko pylon. Mam szczerą nadzieję, że nie będę musiał ich eskortować nigdzie, bo to będzie uciążliwe. Zobaczmy, co się tu dalej kryje. Chyba to przejście do pylonu, o którym wspominał. Dokładnie. A tutaj żadnych amuletów, żadnych. Czyli już mogę iść tylko prosto do bramy. Także spoko. Dobra. Też ciekawe. Out of order. Ale co? Zwłoki są out of order? A nie bardzo. Są aż dwa pylony? No nieźle. Dobra, nie, no nie ma baty, ja tu muszę zatrzymać czas. Nie ma szans. Nie ma szans, żebym ja zdążył tutaj, kurde, się mignąć, otworzyć i zajumać stąd, zanim ktoś bym dostał. Bynajmniej od jednego, ale no... Jak znam moje szczęście, to pewnie i tak dostałbym w pysk od jednego i od drugiego. Czyli krótko mówiąc, no... Szybko bym opuścił ten świat. Dobra, więcej bełtów zapalających mieć nie mogę. To są te? Nie, to są wybuchające pociski. Dobra, też mogę mieć 10 bełtów zapalających maksymalnie. O, tu mogę przejść jako szczur. Są jakieś szczury w pobliżu? Nie, a, to jest gdzieś tam przejście. Dobra. Dobra, nie. Wczytuj. Dobra, powinien być autosave po wyłączeniu pylonu. Dokładnie. Okej.
arm? Gdzie jest ten tall boy? Tutaj. Dobra, tylne podwórze jest bezpieczne. Nothing braver. And I worked the river for 15 years. Thanks for shutting that thing off. Stay quiet, and I'll get these people moving. Dobra. Droga wolna. Strefa zagrożenia. Zobaczmy, gdzie idą. A, proszę. Oczywiście, że idą gdzieś tutaj. Where's everybody going? Just keep moving. This is it. We're all going to get killed. Don't expect me to celebrate. It still might be a week before Blake's friends get here. We could all be dead by then. You don't look sick. Get out while you can. A nie, jednak nie. Oni wszyscy idą za ten pylon. Czy ja muszę tutaj po prostu pilnować, żeby żaden talboj się tu chyba nie przesunął? Czy jestem w stanie zrobić to bez zabijania tych gości? Mówię, najchętniej to by tych terrorów po prostu uśpił, no ale chyba jednak nie jestem w stanie. Listen up, ladies and gents. Now, like I said before, there may be another day. Nobody's gonna get here, but they got a boat big enough for the lot of us. So just sit tight. One thing you learn from being a smuggler, half of any job's waiting. Żeby nie zmarnować tych pocisków. Znaczy dobra, wiem, że te cztery sobie trochę zmarnowałem, no ale chcę zabrać te procesy. Either way with us, or fight your way through if that's what you want. From the looks of you, you might just make it. Before they set up the Ark Pylons, I had stashed some elixirs up here. Maybe you've already found them. At any rate, good luck out there. Aha, czyli to było to od niego. Dobra, no. Faktycznie, znalazłem. No ale wiadomo, zbiornik mogę nie tylko wyłączyć, ale mogę go też wysadzić w powietrze. Chociaż jak wiadomo, nie jest to zbyt opłacalne. Jest brama, co mi to pokazuje. Wyjście serwisowe. Okej, okay. Cyk. Wybierze starego portu. No i pięknie. Czyli kolejna lokacja. Dobra, moment. Czy na pewno mam wszystko? Tak. Brak run i brak kościanych amuletów. Wchodzimy więc. Kanały w starym Dunwall. Znój i kłopoty. Uciekłeś z zatopionej dzielnicy i teraz krętą drogą wracasz w stronę pubu Hound Pits. Dobra. Ale to dalej jest jedna ta sama misja. Tak więc... pociągniemy ją dalej w kolejnym materiale. Ten już jest i tak trochę długi, no surówka ma godzinę i lekko ponad 9 minut, ale myślę, że jak tam wytnę kilka wczytów i przejdę od razu do sedna z rozwaleniem tych tallboyów, to na spokojnie będę mógł się zająć. Na spokojnie będę mógł to wrzucić jako taki lekko, prawie godzinny odcinek. Tak więc ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dishonored. Cześć!